Damian Skowski, on w latach 60. trzykrotnie wygrał wyścig dookoła Polski pod rząd. To był jedyny zawodnik, który pod rząd 3 razy wygrał wyścig dookoła Polski wtedy. Ale to jest klimat piękny, pan burmistrz, wszyscy się zainteresowali się, pytali, czy to się udała, się udaje. Pogoda nam dopisała, także jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj dojechałem i życzę wszystkim tutaj mieszkańcom ładnych imprez sportowych. Teraz ta nagroda dla Gostynia, dla Zuzanny Olejnicza. Wielkie brawa, koperta nagroda i puchar dla Zuzanny Olejnicza. Zdjęcia pamiątką. Numer 45, Kacper Majewski, Kowalski Klub Sportowy Gostyń. Zwycięzcą. Drugie miejsce, numer 25, Michał Kalinowski, LKS Baszta Kolczewo. Trzecie miejsce, Konrad Częsowski, KTK Kalisz. Brawa. Czwarte, numer startowy 40, Łukasz Jędryczka, Kolarski Klub Sportowy Gostyń. Piąte, numer startowy 71, Hubert Grigowski, Kwabosze, Nowogard. I szóste miejsce, numer 41, Tobias Zaręba, Kolarski Klub Sportowy Gostyń. Trójka z Gostynia, Baszta, Nowogard.